Okej, udostępniam Wam nagrywa się. Udostępniam Wam prezentację. Przepraszam Was, kochani, jeżeli będą jakieś przerywniki, ale tak jak powiedziałam, muszę tutaj sobie on i offa zamówić, żeby zacząć dobrze funkcjonować. Okej, no to słuchajcie, moi drodzy. Dla tych wszystkich osób, które są tutaj ze mną po raz pierwszy, ja nazywam się Katarzyna Rotter i oprócz tego, że jestem brand managerem, czyli takim opiekunem tej naszej marki Skin Mission, to na co dzień jestem skin ekspertką, na co dzień pracuję ze skórami. Na chwilę obecną mam już ponad 1000 zadowolonych podopiecznych, których wyciągnęłam z niemałych tarapatów, jeżeli chodzi o problemy skórne. I teraz chciałabym tutaj nadmienić samą moją historię, dlatego że poniekąd ta historia doprowadziła mnie do tego, że ja dzisiaj tutaj jestem przed Wami, że tworzę dla Was te kosmetyki, że mówię o tych kosmetykach i tworzę całą tą wizję naszej marki. Otóż w krótkich trzech zdjęciach to jest historia mojej skóry. Dzisiaj widzicie mnie, w jaki sposób ja wyglądam. Staram się nie nakładać make-upu, staram się mieć tylko odrobinę błyszczyka, odrobinę podkreślone rzęsy, a niestety kilka lat temu jeszcze wyglądałam tak. I w poszukiwaniu tego świętego graala, w poszukiwaniu rozwiązań kosmetycznych, po testowaniu setek różnych produktów, zabiegów, które niestety oprócz bankructwa dla mojego portfela nie przynosiły żadnego efektu, krok po kroku zaczęłam coraz bardziej wdrażać się w te składy kosmetyków, wdrażać się w zabiegi, w procedury, w problemy skórne. No i te problemy skórne doprowadziły mnie do tego, że patrząc na moją historię i na fakt, że pomogłam sama sobie, a wiedziałam, że jest mnóstwo kobiet, które borykają się z takim samym problemem, bądź podobnym problemem, bądź innymi problemami. No a dla mnie to było bardzo, bardzo desperujące, jak moja skóra wyglądała, jak przez to niestety podupadła moja pewność siebie, więc stwierdziłam, że wejdę sobie w taką beauty mission, w taką misję piękna, która dzięki temu pomoże mi się wyszkolić i pomoże mi pomóc innym kobietom również odzyskać zdrową, piękną skórę, przez co poczują się lepiej. I tak na co dzień, żeby troszeczkę Wam tylko taką kropelkę mojej pracy tutaj wrzucić. Ja na co dzień właśnie pracuję z różnymi skórami. Na ekranie widzicie tylko, tak jak mówię, kropelkę moich prac. Pracuję na co dzień ze skórami, które borykają się z trądzikiem, z przebarwieniami potrądzikowymi, z przebarwieniami hormonalnymi, pozapalnymi. Osoby, które cierpią z powodu rumienia, trądziku różowatego, ujotokowego zapalenia skóry. Ale również pracuję z takimi osobami, jak tutaj moja zaprzyjaźniona pani Bożenka w rogu, w dolnym rogu, która po prostu chciała poprawić stan swojej skóry. Jak to mówią moje podopieczne, pani Kasiu, my się cieszymy, bo my się dzięki pani nigdy nie zestarzejemy. I tutaj, moje drogie panie, panowie, taka pierwsza myśl przewodnia, Skin Mission będzie podobnie i taka jest głównie moja wiodąca tutaj rola. No i właśnie idąc za tą pomocą, tak, idąc w kolejnym etapie tego, że chciałam jeszcze bardziej iść właśnie z taką misją wsparcia, taką misją piękna. Na co dzień, jak się domyślacie, jako skin expert mam do czynienia z przeróżnymi markami kosmetycznymi. No i możecie mi wierzyć, że przez moją łazienkę przewinęło się już naprawdę mnóstwo przeróżnych marek, tych tańszych, tych droższych, ze średniej półki, więc mogę powiedzieć, że rozeznanie, jeżeli chodzi o same kosmetyki, na rynku mam. Nie zawsze jest tak, że piękne opakowanie niesie za sobą wartościowy skład. I podążając tą drogą, chciałam stworzyć takie esencje, chciałam stworzyć takie formuły, które będą tym, czego ja potrzebuję na co dzień do pracy ze skórą, tak? Obserwując tą skórę, obserwując potrzeby moich podopiecznych, z czego potrzebują, jakie składniki aktywne są nam potrzebne. Czasami zdarzyło się tak, że w danym kosmetyku miałyśmy jeden składnik, no fajnie, ale nie miałyśmy innego. I gdzieś powstała mi taka myśl, że kurczę, może kiedyś stworzyłabym sobie swoją linię kosmetyczną.
Może kiedyś rzeczywiście wypuściłabym to, o czym od dłuższego czasu myślę, to takie moje, te takie moje składy, to, co wiem, że skóra na co dzień kocha. No i moje drogie, moi drodzy, jakie było moje zdziwienie, kiedy zadzwonił do mnie Mateusz, no i zaprosił mnie gdzieś do tego projektu i napomknął tylko o tym, że ze względu na to, że bardzo ceni moją pracę i od zawsze mnie obserwuje, no to pomyślał o tym, żebym tutaj ja troszkę maczała palce w tej linii kosmetycznej. Ja się wtedy roześmiałam, ponieważ było to tak, jakby w tym momencie Mateusz spełnił moje marzenie właśnie o stworzeniu tej linii. Natomiast od samego początku chcieliśmy, żeby właśnie to było coś naszego, takiego od serca, moi drodzy, takiego innego. I tutaj pozwoliłam sobie Wam troszeczkę takiej prywaty udostępnić. Chciałam Wam pokazać w ogóle, jak to wyglądało, ponieważ ja od samego odca, jakby od samego początku, od podstaw tworzyliśmy tą markę. Tutaj jest, na pierwszym zdjęciu widzicie, w jaki sposób powstawało logo, tak, które gdzieś ja sobie zobaczyłam, które gdzieś ja sobie wymarzyłam, więc logo, tak, w jaki sposób tworzyliśmy opisy, etykietki. Na trzecim zdjęciu widzicie, w jaki sposób też pracowałam nad wyborem kosmetyków. Tutaj na tym zdjęciu to akurat widzicie dosłownie 1/10 tego, co ja przetestowałam przez ten cały czas. Więc tak wyglądała cała ta droga do stworzenia Skin Mission. Skin Mission, moi drodzy, tak jak tutaj jest to in w kółeczku, czyli wewnątrz, w środku, chciałam, żeby ta nasza marka, żeby te nasze kosmetyki właśnie zaglądały wewnątrz, tak, żeby działać wewnątrz na procesy regeneracyjne skóry, tak, żeby tą skórę regenerować, żeby tą skórę, o tą skórę dbać od po prostu podstaw. Więc taka krótka historia naszej marki, żebyście też wiedzieli, że wszystko to, co my tworzymy i tutaj to, co ja też stworzyłam, to jest naprawdę od serducha, to są długie godziny pracy, to są bardzo wyselekcjonowane składy i tym właśnie będę się chciała dzisiaj z Wami dzielić. Oczywiście tutaj serdeczne pozdrowienia dla Daniela, który te wszystkie moje pomysły musiał realizować, stanął na wysokości zadania i stworzył dla nas te wszystkie piękne etykiety. Dobrze, no to teraz co? Lecimy sobie już konkretnie z naszymi kosmetykami. Chciałabym dzisiaj skupić się na składnikach aktywnych, ponieważ do tej pory mówiliśmy o działaniu ogólnym danych kosmetyków, natomiast ja chciałam się skupić tutaj na składnikach aktywnych i powiedzieć Wam, dlaczego dany składnik aktywny znajduje się w naszych kosmetykach. No to zaczynamy sobie od nawilżającego żelu do mycia twarzy. Jest to bardzo delikatnie pachnący żel, który mam nadzieję, że pokochacie, bo ja w pierwszej kolejności zakochałam się w zapachu tego żelu. Ma on bardzo fajną, taką niezbitą, gęstą, ale troszeczkę bardziej lejącą konsystencję, przez co bardzo łatwo zmywa się z twarzy, bardzo łatwo się aplikuje. To tam Wam zdradzam takie elementy organoleptyczne. Dlatego, że dużo osób pyta mnie: Kasia, a jaki to ma zapach? Kasia, a są zapachy? Nie ma zapachów, więc też tutaj chciałabym Wam każdy ten produkt, zanim on się znajdzie u Was w domu, żebyście się upewnili, chcę Wam go opisać od stóp do głów. Więc delikatny zapach, bardzo przyjemna konsystencja, szybko, szybko się zmywa. Skóra jest bardzo delikatnie nawilżona, wygładzona po tym żelu do mycia. Jeżeli chodzi tutaj o składniki aktywne, to głównym składnikiem aktywnym tego żelu jest jest hialuronian sodu. Jak wiemy, hialuronian sodu jest silnym nawilżaczem, czyli dzięki temu pomaga nam zatrzymać wodę w skórze, a to się przekłada na to, że ona jest nawilżona i wygładzona. Kolejnym elementem, który tutaj mamy, jest ekstrakt z aloesu. Myślę, że tutaj aloesu nie trzeba zbytnio przedstawiać, ponieważ jest to bardzo cenny składnik aktywny, który w mojej opinii powinien się znaleźć w większości kosmetyków właśnie ze względu na jego właściwości łagodzące,
Teraz bardzo dużo osób ma problemy też z podrażnieniem skóry, no już nie wspominając o jego właściwościach nawilżających. Następnie mamy prowitaminę B5, czyli D-pantenol. I tutaj znowu kolejny nawilżający składnik, tak, który zatrzymuje nam wodę w naskórku, poprawia jej elastyczność i również łagodzi podrażnienia. Ekstrakt z korzenia lukrecji to jest taki bardzo ciekawy składnik aktywny. Tutaj, tak jak zawsze doktor Janusz mówi Wam o tej naturze, o tych ziołach, tak zauważycie również, że my w naszych kosmetykach też mamy niesamowicie dużo ekstraktów roślinnych, ponieważ są to niesamowicie cenne elementy, a przy tym, przepraszam, a przy tym sprawiają, że te nasze kosmetyki też w dużej części mają właśnie udział tych składników naturalnych. Ekstrakt z korzenia lukrecji, on ma bardzo silne działanie przeciwzapalne przede wszystkim, kojące, łagodzące, przez co będzie redukować zaczerwienienia skóry. I teraz, tak jak widzicie po samym składzie, gdzie mamy tutaj bardzo dużą dawkę nawilżenia oraz łagodzenia, ten żel do mycia, on jest niesamowicie łagodny. I teraz powiem Wam, bo chciałabym też do każdego produktu dopowiedzieć moje doświadczenia, ponieważ jak się domyślacie, ja kosmetyków, tak jak wcześniej powiedziałam, testowałam dużo. Większość z nich wrażenia na mnie nie robi, więc chciałam Wam też opowiedzieć poniekąd takie moje doświadczenie, dlaczego te kosmetyki na mnie wrażenie zrobiły. Jeżeli chodzi o ten żel, ja pamiętam, że ja w ogóle jak zaczęłam testować te nasze produkty, wszystkie sera, wszystkie kremy, to ja byłam w bardzo ciężkim, może nie ja, natomiast moja skóra była w bardzo ciężkim dla siebie okresie, ponieważ byłam akurat po kwasach i ja się troszeczkę złuszczałam, przez co ta moja skóra była przesuszona, podrażniona. No i z jednej strony mówię, kurczę, ale mi przyszło testować w tym okresie kosmetyki, a z drugiej strony pomyślałam sobie, kurczę, to jest najlepszy okres, w jakim ja mogę je testować, ponieważ będę je testowała w okresie ekstremalnym dla mojej skóry. Więc ja będę wiedziała, co mnie drażni, co mnie podrażnia, na co moja skóra się zaczerwienia. I teraz tutaj mogę Wam zdradzić, co ja zrobiłam. Otóż, jako że mi schodziła ta skóra, oczywiście skóry nie można usuwać w momencie, kiedy ona się łuszczy, natomiast czego się nie robi dla nauki, więc ja postanowiłam, że ja sobie odrobinkę tej skóry, odrobinkę tej foliki ściągnę ze skóry, żeby ona była bardziej podrażniona. I moi drodzy, ku mojemu zaskoczeniu, umyłam tą skórę żelem i ja nie miałam żadnej reakcji, żadnej. Ja w ogóle nie odczuwałam podrażnienia, nie odczuwałam tutaj, nie było żadnego zaczerwienienia, po prostu moja skóra była w stanie idealnym. I tu mi się pierwszy raz zaświeciła taka lampka, mówię, kurczę, to jest niesamowite. Różne produkty stosowałam i bardzo często podrażnienie mimo wszystko było, było jakieś takie uczucie tego pierwszego podszczypania, tego pieczenia czy zaczerwienienia się skóry. Więc tutaj, gdybym miała powiedzieć, dla kogo jest idealny ten produkt, to powiedziałabym dla wszystkich. Więc tutaj skóry, które są wrażliwe, też nie muszą się obawiać. Spokojnie możecie sobie ten produkt stosować. On będzie uniwersalny. Przez to właśnie, że on nie ma takiej gęstej, zbitej konsystencji, tylko ma bardziej lejącą, przez to nie musicie wykonywać takiej mocnej pracy, żeby trzeć tym żelem po twarzy. On będzie się fajnie rozprowadzać, więc nawet skóry, które są zaczerwienione, mają problemy z naczyniowością czy z podrażnieniem, nie będą miały problemu z tym, że ta skóra się zaczerwieni. Dobrze. Wchodzę na czat i zerkam, co tutaj mamy ciekawego. Czy macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o żel do mycia, bo tak jak powiedziałam, chciałabym, moi drodzy, dzisiaj poświęcić Wam jak najwięcej czasu, więc pytajcie o wszystko, o co tylko chcecie. Tak, właśnie chciałam powiedzieć, Jacek, bo zapytałeś o skórę atopową. Tak, jak najbardziej. Mogą osoby ze skórą atopową. Ja też o skórze atopowej dzisiaj będę jeszcze mówić, ponieważ wczoraj ukradkiem oka widziałam, że też było takie pytanie, a niestety nie miałam możliwości na nie odpowiedzieć.
Dobra, i teraz tak, co tutaj jeszcze mamy? Jako facet polecam mega delikatny, daje uczucie umycia, odświeżenia twarzy. Słuchajcie, no u mnie cała rodzinka testowała te wszystkie produkty. Mężowi kazałam myć włosy szamponem, używać odżywki, także w życiu nie miał tylu kosmetyków na swojej twarzy. Natomiast tutaj, czy mogłam stosować od jakiego wieku? Praktycznie ja tutaj mam w domu nastolatka, też sobie stosuję ten żel, więc bez problemu. Wręcz bym go polecała, dlatego że ma ten żel na tyle delikatny skład, że może być właśnie stosowany nawet przez osoby młodsze, ponieważ bardzo często jest tak, że te żele, które my kupujemy, one są niestety przepełnione składnikami, które mogą wpływać na podrażnienie skóry, a taka skóra nastoletnia albo skóra dzieciaków jest po prostu delikatna. Więc tak jak najbardziej mogą dzieci używać tego żelu. Czy można używać przy łuszczycy twarzy? Tutaj tak, jeżeli chodzi o łuszczycę twarzy, to tutaj jest temat indywidualny, tak, ponieważ nie wiem, czy jesteś w trakcie jakiegoś leczenia, czy aplikujesz coś miejscowego, tak, jakieś kortykosteroidy, czy coś takiego, sterydy, więc ciężko mi powiedzieć, natomiast nie powinien w żaden sposób ci zaszkodzić. Czy będzie coś na przebarwienia? No tutaj pytanie spoza tematu. Tak, będzie coś na przebarwienia. Moi drodzy, musi być coś na przebarwienia. Jeżeli ja się wywodzę z problemu przebarwień, to muszę tutaj koniecznie stworzyć dla Was coś na przebarwienia. Lećmy sobie teraz dalej. Poczekajcie, bo ja się tutaj. Skóra skłonna do wyprysków? Jak najbardziej. Czy zmywa tuż z rzęs? Szczerze, ja mam sztuczne rzęsy, więc ciężko mi powiedzieć. Natomiast myślę, że tutaj nie będzie problemu. On jest też delikatny. Wiadomo, że pewnie paniom najłatwiej będzie się jakimś innym preparatem zmywać rzęsy, ale myślę, że tutaj też nie będzie problemu. Jak z demakijażem, bo on często maluje rzęsy? No właśnie. Spróbujcie sobie, myślę, że tutaj nie będzie problemu. Mówię, on jest delikatny. Nawet jak przecierałam okolice oka, to nie czułam żadnego szczypania. Wiadomo, że jak każdy preparat dostanie się do worka spoiwkowego, no to będzie reakcja. Dobra, okej, okay. No to co? Żel mamy, więcej pytań nie mam, więc lecimy sobie dalej. Jeżeli coś Wam się przypomina, to proszę jeszcze piszcie. Kolejnym elementem, jaki tutaj mamy w naszej ofercie, jest znany Wam już łagodzący tonik aloesowy. I teraz zobaczcie, znowu co się pojawia? Pojawia się aloes. Dlaczego? Że co robimy? Znowu działamy nawilżająco, łagodząco, przeciwzapalnie, kojąco, tak? Bo takie właściwości ma ekstrakt z liści aloesu. Więc to jest jego główna zaleta, że on działa na tą skórę jako taki plasterek, powiedziałabym. Możecie go stosować jako odświeżenie skóry rano przed pielęgnacją. Możecie go również stosować po żelu. Są takie osoby, które po żelu lubią sobie jeszcze tą skórę stonizować. Teraz co tutaj znajdziemy? To jest też produkt bardzo, bardzo, bardzo naturalny, który bazuje na składnikach aktywnych właśnie pochodzenia naturalnego. Znajdziecie tu również inulinę. Inulina przede wszystkim działa jako probiotyk, ale o tym sobie powiemy kawałek dalej. Przede wszystkim ona tworzy na skórze film, który ogranicza Wam nadmierną ucieczkę wody z naskórka, tak? Czyli TEWL, czyli Transepidermal Water Loss, czyli właśnie tą utratę. Co sprawia, że cały czas wasza skóra nie jest przesuszona, tylko cały czas pozostaje wygładzona i nawilżona. Tutaj też bardzo znaczącym składnikiem jest ekstrakt z CBD, czyli z liści konopi siewnych. Z czym Wam się kojarzy CBD? CBD pewnie kojarzy Wam się z działaniem głównie przeciwzapalnym, antybakteryjnym, tak? CBD jest teraz też świetne, jeżeli chodzi o skóry trądzikowe. Więc jeżeli mamy jakiegoś nastolatka w domu, pojawiły się pierwsze turbulencje na skórze, to również ten tonik będzie bardzo fajnym rozwiązaniem.
Ja powiem tak, ja tutaj mojego nastolatka w domu nakierowuję, że koniecznie po przyjściu ze szkoły skóra musi być myta żelem, przemyta tonikiem, odświeżona, żeby zmyć te wszystkie zanieczyszczenia, ponieważ one bardzo często też drażnią i ta skóra jest czy podrażniona, czy zaczerwieniona. Więc CBD co dalej? Redukcja niedoskonałości, nawilżanie naskórka, regeneracja naskórka, ale też przez to właśnie, że ma działanie przeciwtrądzikowe, to również reguluje wydzielanie sebum. Allantoina. Allantoina myślę, że to jest taki składnik aktywny bardzo popularny. I też bardzo pożądany w kosmetykach, ponieważ jest to składnik mocno łagodzący i nawilżający. Tak, allantoina, z czym Wam się też kojarzy? Allantoina to jest też przyspieszenie regeneracji naskórka, regeneracji skóry. Allantoina jest w różnych właśnie preparatach, które pomagają nam radzić sobie z ranami bądź z jakimś podrażnieniem skóry. Więc tak, ona będzie tutaj również działała. No i oktan tokoferylu, czyli forma witaminy E, która pełni przede wszystkim jest antyoksydantem, ale przeciwutleniaczem, który będzie nam tutaj działać przeciwko działaniu wolnych rodników, a jak wiemy, wolnych rodników nie chcemy, dlatego że wolne rodniki przyczyniają się do tego, że nasza skóra szybciej się starzeje. Jeżeli miałabym powiedzieć, dla kogo jest ten tonik, to również powiedziałabym, że dla wszystkich. Również po nałożeniu tego toniku na tą moją podrażnioną skórę mi nie wystąpił ani gram szczypania, ani gram mrowienia, więc tutaj to też zrobiło na mnie duże wrażenie. Więc dla kogo? Dla każdego. Ok. Zerkam na czat, czy mamy tutaj. Zerkam na czat, czy mamy tutaj. Czekajcie, czekajcie. Zwinęłam sobie. Dobra, mam czat. Ok. Zobaczę sobie, czy tutaj macie jakieś pytania o tonik. Pytań brak. Czyli myślę, że tutaj wszystko jasne. Pamiętajcie również, moi drodzy, że tonik znajdziecie sobie, że tonik znajdziecie też w pierwszym miesiącu naszego Willow Welcome razem z antyperspirantem. Dobrze, lecimy sobie dalej. Kolejnym elementem naszej rutyny jest rewitalizująca mgiełka nawilżająca. I tu powiem, że w momencie, kiedy przyszło mi tą mgiełkę testować, to zastanawiałam się, kurczę, po co tak naprawdę mi ta mgiełka, jaką ona ma spełniać funkcję w mojej pielęgnacji. Natomiast, moi drodzy, jak ja tą mgiełkę pierwszy raz nałożyłam, to się absolutnie w niej zakochałam i ostatnio mi się skończyła i nie wiem, jak można już bez takiej mgiełki wyobrażać sobie pielęgnację codzienną? To jest, słuchajcie, niesamowicie odświeżający, niesamowicie dodający takiej energii skórze produkt, dlatego właśnie jest nazwana rewitalizującą mgiełką nawilżającą, ale oprócz tego ona ma bogactwo witamin, tak? I tutaj znajdziecie taką witaminę jak witaminy B3, czyli niacynamid, która pomaga utrzymać nawilżenie. Głównie tutaj wszystko co będziemy takim naszym nurtem wiodącym właśnie będzie to nawilżenie skóry. Zmniejsza, nie wiem, czy znacie właściwości niacynamidu, ale on właśnie też jest bardzo często stosowany przy skórach trądzikowych, przy skórach podrażnionych, więc łagodzi stany zapalne, zmniejsza widoczność porów i również niacynamid bardzo często stosowany jest przy skórach naczyniowych, przy skórach wrażliwych, stąd też działa na zaczerwienienie skóry. Witamina B5, o której już wcześniej powiedzieliśmy, bierze udział w regeneracji skóry, przez co łagodzi podrażnienia i również poprawia elastyczność. B6 z kolei tutaj będzie miała dużą rolę odgrywała, jeżeli chodzi o kontrolę wyprysków i trądziku, tak? Więc tutaj już uprzedzam pytanie, również ten produkt może być stosowany dla takich osób. Kwas askorbinowy, witamina C jest czym? No, jest silnym antyoksydantem, jest silnym przeciwutleniaczem. Jest to element pielęgnacji, który powinien się absolutnie
składnik aktywny, który powinien być w naszej codziennej pielęgnacji. No i też z czym kojarzy Wam się witamina C? Oczywiście witamina C kojarzy Wam się z pobudzaniem, z syntezą kolagenu, tak? Odgrywa rolę w produkcji właśnie kolagenu. I z czym jeszcze? Z rozjaśnianiem, tak? Czyli redukuje przebarwienia, również wspomaga gojenie się ran. A więc tu mamy kwas askorbinowy. No i w tym rozdaniu nie mogłoby zabraknąć oczywiście witaminy E, czyli potężnej regeneracji antyoksydantu, który też powinien znaleźć się w każdej naszej pielęgnacji. I teraz, gdybym miała powiedzieć, dla kogo jest ta mgiełka, to również powiedziałabym, że jest dla każdego rodzaju skóry, ale jest ona głównie dla takich osób, które szczególnie powiem Wam szczerze, wprowadziliśmy tą mgiełkę, ponieważ ona będzie takim ciekawym produktem zarówno na okres lata, kiedy mamy taką potrzebę odświeżenia tej skóry. Ona też będzie bardzo kompaktowa, więc myślę tutaj, drogie panie, że każda z Was włoży sobie ją do torebki, więc będzie to fajny produkt na okres lata. Ale również teraz, w momencie, kiedy mamy zimę, kiedy działają kaloryfery, to nie wiem, czy czasami nie macie takiego poczucia, że cały czas potrzebujemy więcej nawilżenia, więcej, więcej, więcej. Więc przez to, że my pod wybrany przez nas serum i pod wybrany przez nas krem nałożymy właśnie tą mgiełkę rewitalizującą, to również to działanie, to bogactwo składników aktywnych będzie dostarczone skórze większe. I przez to też wzbogacimy tą całą naszą pielęgnację. I również, jeżeli nie mamy make-upu, również możemy sobie tą skórę w ciągu dnia zrosić. Dobrze, czy są jakieś pytania, jeżeli chodzi o mgiełkę? Okej, mamy jakąś wiadomość. Do mgiełki mam kilka pytań, proszę. Czy trzeba używać na ekspozycję na słońce przy niej? Uważać, przepraszam. Nie, nie trzeba uważać na ekspozycję, aczkolwiek jest tutaj niacynamid. Okej. Natomiast mówię, to jest, ta mgiełka będzie, Dominika, ona będzie takim lekkim tylko okruszeniem skóry, także na spokojnie. Jeżeli później nakładasz SPF-kę, jeżeli nakładasz filtr, to nie ma najmniejszego problemu. A jeżeli chodzi o reaplikację później kremu, to powiem tak. Ja bardzo lubię to uczucie, kiedy nakładam mgiełkę i nie zostawiam jej do końca tylko i wyłącznie do wchłonięcia, ale zaraz na nią nakładam serum i albo zaraz na nią nakładam krem. Mam takie wrażenie, że jakby ta mgiełka lepiej działa. Można stosować na make-up? Można, tylko wiadomo, że no lepiej stosować ją na oczyszczoną skórę, czyli oczyszczanie, tonik, mgiełka, serum, krem. Dokładnie. Chyba, że na przykład nie będziesz miała tego elementu serum, to możesz sobie aplikować tylko krem. Ja bardzo często też wam dziewczyny sprzedam taki tip, jeżeli chodzi o pielęgnację. Ja bardzo często zachęcam do tego, żeby jak przychodzicie z pracy i nie musicie już nakładać tego make-upu, nie musicie już być w tym make-upie, zawsze zachęcam, żeby oczyścić skórę, żeby właśnie nałożyć taką mgiełkę, nałożyć swój krem nawilżający i dać tej skórze oddychać, tak? Ona na pewno się odwdzięczy Wam fajnym wyglądem. Czy w naszych produktach są jakieś filtry? Nie, na razie jeszcze nie mamy żadnych produktów z filtrami, ale na pewno kwartał misji, jeżeli chodzi o wiosnę, lato, na pewno myślimy o tym, żeby coś stworzyć, ponieważ filtry to też jest taka problematyczna kwestia, jeżeli chodzi o wybór, więc tutaj też będziemy chcieli dla Was coś przygotować. Okolic oka nie trzeba omijać. Ja po prostu zamykam oczy i sobie aplikuję tą mgiełkę, więc nie trzeba. Dobra, dziękuję bardzo za te wszystkie pytania. Jeżeli interesujecie się, to bardzo dobrze. A ja najchętniej wejdę w każdy szczegół, więc tutaj pytajcie śmiało. Chyba jeszcze wyświetliło się jeszcze. Dominika, dzięki. Ja również dziękuję. Dobra, więc teraz tak. Lecimy sobie dalej.
Mgiełka na pewno to będzie taki element, którego wcześniej nie mieliście, a naprawdę zachęcam do tego, żeby przetestować, bo jest świetnym produktem, no i daje nieziemskie uczucie. Ja bardzo często też zraszam sobie twarz i na przykład nakładam jakąś maskę z rana, nie? Bezpośrednio na tą mgiełkę, a później przechodzę już do konkretnej pielęgnacji. Dobra, no to co? Lecimy sobie, moi drodzy, dalej, więc teraz tak. A tonizację, mycie mamy już ze sobą, więc możemy przejść do działania zasadniczego. I tutaj chciałam powiedzieć, zacząć od kremu odżywczego Daytime Hydration. I teraz, moje drogie panie, moi drodzy panowie, tak jak wczoraj na prezentacji powiedziałam, to jest jeden z kremów, który uważam, że będzie naszym bestsellerem. To jest krem, który bardzo przyjemnie pachnie, ma bardzo przyjemną konsystencję, ale to nie wszystko. Postawiłam na niego nie ze względu na zapach i ze względu na konsystencję, choć też były dla mnie bardzo ważne, bo muszę Wam powiedzieć, że jeżeli chodzi o kremy, to ja tych kremów miałam dziesiątki, więc wybierałam z dziesiątek różnych kremów. I nawet jak skład był fajny, to mówię, nie, moje dziewczyny wyrzucą mnie, mówię, z tym kremem, bo on nie fajnie pachnie, albo nie ma fajnej konsystencji, skóra nie jest miękka. Mówię, nie, dziewczyny nie będą chciały takiego kremu, musimy dać coś więcej, czyli i super skład, i doznania, jak to się mówi. Ja osobiście nie wiem, dziewczyny, jak napiszcie w czacie, natomiast ja oprócz tego, że kosmetyk musi mieć skład, to ja bardzo lubię też, jak on jest po prostu fajny, czyli fajnie pachnie, zostawia mi przyjemną sensację na skórze, więc ten krem na pewno taki będzie. I teraz, co on ma w składzie? Skład jest wyjątkowy, ponieważ patrząc na wybór kosmetyków, które chcę Wam oddać w Wasze ręce, starałam się wybierać składy, które będą dbały o każdy element, o każdy aspekt Waszej skóry w zaciszu domowym. I teraz ten krem, zapamiętajcie sobie, skojarzcie sobie, Daytime Hydration, czyli ceramidy, to jest odżywczy krem ceramidowy, który bazuje głównie tutaj na ceramidach typu 6. Dlaczego? Dlatego, że jest to naturalny składnik bariery lipidowej naszej skóry, tak? Czyli ja będę też na naszych szkoleniach troszkę więcej na ten temat mówiła. Natomiast, moje drogie panowie, wszystko, co dzieje się z naszą skórą, każdy problem skóry, który mamy, wynika z tego, że nasza bariera hydrolipidowa zaczyna się zaburzać. Więc teraz, w momencie, kiedy wy w codziennej swojej pielęgnacji dostarczacie tych ceramidów, to macie pewność, że wasza skóra jest. Że waszej skóry nic nie zabraknie, że wasza skóra jest bezpieczna i że odbudowujemy cały czas tą bardzo ważną barierę skóry. Więc tutaj głównym składnikiem właśnie są te ceramidy, które oprócz tego, że są jakby naturalnym składnikiem, który jest nam na co dzień potrzebny dla prawidłowego funkcjonowania, świetnie też działają. Ceramidy to jest, powiem Wam, jeden z moich ulubionych składników aktywnych, szczerze mówiąc. Tych składników aktywnych dzisiaj zdradzę Wam jeszcze kilka, bo one też wszystkie są w naszych kosmetykach. Więc ceramidy to jest przede wszystkim nawilżenie, elastyczność i wygładzenie naskórka. Oczywiście również działają silnie przeciwzmarszczkowo. I ja muszę powiedzieć tutaj w tym miejscu, że jak zaczęłam stosować te nasze kremy, a tak jak powiedziałam wczoraj, ja cały miesiąc fokusowałam się tylko i wyłącznie na tych produktach, bo chciałam wiedzieć, jaką będę miała skórę tylko i wyłącznie po tych produktach. A tak jak powiedziałam, byłam po kwasach, moja skóra potrzebowała odbudowy, to był ciężki czas, no więc mówię, kurczę, teraz Was sprawdzę. Więc mogę Wam powiedzieć, że ja nie pamiętam, kiedy miałam tak gładką skórę, i jak po stosowaniu tych kremów. To było wręcz niesamowite. Ja nie byłam w stanie zrobić zdjęcia w lustrze, nie byłam w stanie tego uchwycić, natomiast ja miałam tak wygładzoną, aksamitną skórę. Teraz mam ją mniej, bo czekam na dostawę. Natomiast widziałam bardzo dużą różnicę, jak odstawiłam te kremy, i to zrobiło, nie ukrywam, na mnie duże wrażenie.
Dlatego postanowiłam, że u Was w łazience też ten krem musi być. Do tego mamy znowu witaminę E. Witamina E musi być, ponieważ witamina E to jest silny antyoksydant, to jest silna regeneracja, to jest silne wsparcie, znowu wymiatanie miotełkom tych wolnych rodników, tak, które przyczyniają się do starzenia naszej skóry. Dalej mamy ekstrakt z nasion soi. To jest po prostu działanie nawilżające, odżywcze. Pantenol, znowu nawilżanie, znowu łagodzenie skóry. Jest też ciekawy ekstrakt z algi, który tutaj ma bardzo potężne działanie antyoksydacyjne. Antyoksydacja, moi drodzy, to jest podstawa pielęgnacji, tak? Czyli właśnie zapobieganie tym wolnym rodnikom. No i tutaj taki właśnie taką nutkę tego otulenia, które poczujecie na swojej skórze. Taką właśnie nutkę otulenia daje nam ten olej słonecznikowy. On jest również bogaty w kwasy tłuszczowe i w witaminę E. I ten olej słonecznikowy sprawia, że ten krem pięknie układa się na skórze, daje taką fajną, nieklejącą się warstwę nawilżenia, która się bardzo długo utrzymuje. Więc przez to go pokochałam i mam nadzieję, że Wy również go pokochacie. Jeżeli miałabym powiedzieć, dla kogo jest ten krem, to powiedziałabym, że on jest dla każdej skóry. Absolutnie. Myślę, że tutaj skóry normalne bardzo polubią ten produkt. Myślę, że skóry wrażliwe, skóry delikatne bardzo polubią ten produkt. Zaczerwienione, naczyniowe to jest absolutny must have dla takich skór w pielęgnacji dziennej, ponieważ ceramidy, witamina E, właśnie olej słonecznikowy, czyli okluzja, czyli działanie na warstwę, na powierzchnię naszej skóry, to jest też niesamowicie dla takich skór ważne. Myślę, że będzie on też fajnym kremem dla skór mieszanych. On ma bardzo delikatną konsystencję, nie okleja, więc tutaj nie obawiałabym się, jak niektóre skóry się obawiają tak zwanego zapychania. Więc tyle na temat tego kremu. Powiem tak. Jeżeli wiadomo, że każdy tutaj z Was zadecyduje, co jego skóra potrzebuje, natomiast myślę, że warto zacząć od tego kremu, tak? Tak bym tutaj powiedziała. Zerknę sobie na czat, czy jeszcze do niego macie jakieś pytania. Powiedzcie mi, moi drodzy, czy za szybko, czy za wolno, czy potrzebujecie więcej informacji, więcej o tych składnikach aktywnych? Powiedzcie mi, proszę. Ja jestem tutaj dzisiaj dla Was. Czy ten, tak, ten krem jest świetny pod makijaż, dlatego że fajne zostawia nawilżenie, przez co makijaż się fajnie trzyma. Makijaż też na nim testowałam. Tak, zapomniałam o tym powiedzieć. Od jakiego wieku ten krem rekomendować? Szczerze, przez jego prosty, naturalny skład powiedziałabym, że ten krem może używać, mogą używać nawet osoby nastoletnie. Natomiast osoby nastoletnie bardziej mogą go traktować jako taki krem delikatnie dzienny, ale też on będzie fajnym kremem nocnym. Na przykład jak dzieciaczki mają skórę przesuszoną albo coś, to też można go delikatnie aplikować jak najbardziej. Dobra, czekajcie, ja sobie tylko tutaj muszę złapać myszką. O, dobra, mam. Można psikać ją na włosy. Tutaj to się tyczy mgiełki, jak najbardziej. Oczywiście ja ją psikam również na włosy, również też psikam tutaj szyję, dekolt, więc jak najbardziej. Ja nawet, słuchajcie, robiłam coś takiego, że ja przed nałożeniem balsamu na ciało, ja sobie po prostu całą skórę psikałam tą mgiełką. Także moje drogie panie, panowie, wszystko dozwolone, co tylko chcecie. Krem do skóry, Natalia, krem do skóry mega suchej, zaraz o nim powiem. Myślę, że tutaj jako krem dzienny ten może się sprawdzić dla skóry mega suchej. Natomiast wiesz, nie wiem też, czym to jest spowodowane u ciebie. Krem dla skóry problematycznej z trądzikiem. Dla skóry problematycznej z trądzikiem można spróbować. Moi drodzy, ja będę dla Was też przygotowywać w najbliższym czasie właśnie linię trądzikową, bo ja wiem, że na to jest zapotrzebowanie z Waszej strony. Powiem tak, może być ok, ale obserwuj skórę, nie? Czy wszystko jest w porządku? Dobra. Ok, nie mamy więcej pytań. No to przechodzimy sobie do kolejnego produktu.
I teraz, jak już mamy, właśnie zapytaliście o tą skórę bardzo suchą, to pozostajemy jeszcze przy pielęgnacji dziennej, aczkolwiek ja bym tutaj ten all day comfort podłączyła nawet pod all day i all night comfort. To jest, moi drodzy, bardzo bogaty krem łagodzący. On bazuje w bardzo dużej mierze na olejach, na maśle shea, czyli na okluzji, na ekstraktach roślinnych, tak, na inulinie, która jako prebiotyk też wzmacnia nam właśnie mikrobiom, wzmacnia nam naszą barierę skóry. I ten krem, on jest taki troszkę bardziej treściwy, będzie taką bardziej pierzynką, ale przy tym pięknie pachnie, bardzo ładnie się wchłania, natomiast pozostawia taką bardzo delikatną warstwę takiego przyjemnego nawilżenia i on właśnie będzie tutaj genialny dla skór atopowych, będzie genialny dla skór suchych, podrażnionych i będzie genialnym kremem zimowym. Więc też tutaj, jeszcze póki mamy zimę, to chciałam, żeby on się w naszej pielęgnacji znalazł. I teraz co tutaj mamy? Mamy olej z nasion słonecznika, o których wspomniałam w poprzednim slajdzie, więc tutaj mamy właśnie zapobieganie utracie wody z naskórka. Ten krem, skóra po tym kremie jest niesamowicie miękka i zregenerowana. Powiem szczerze, że ja go bardzo lubię i go bardzo często stosuję teraz w okresie zimowym, jak mam taki niedosyt, te kaloryfery idą na pełnej mocy, zmieniamy też temperatury ciepło-zimno, więc ten bogaty krem łagodzący zdecydowanie powinny wybrać osoby, które mają skórę normalną, które mają skórę przesuszoną, które mają skórę podrażnioną, zaczerwienioną, wrażliwą. I też tutaj, jeżeli chodzi o atopię, żeby zapewnić tej skórze ochronę, to również, jeżeli chodzi o atopię, jak najbardziej ten bogaty krem łagodzący widziałabym w Waszej pielęgnacji. Idźmy sobie dalej. Masło shea. Myślę, że tutaj masła shea nie trzeba przedstawiać, bo no to jest pierzynka, to jest otulenie naszej skóry, to jest zmiękczenie, wygładzenie tej naszej skóry. Znowu mamy ekstrakt z CBD, czyli znowu mamy działanie łagodzące, nawilżające i ten krem przez to, że też wygładza tą skórę, zmiękcza, on też będzie bardzo fajnie działał przeciwzmarszczkowo. Będzie rewelacyjny dla skór bardzo dojrzałych, które potrzebują tego silnego nawilżenia. Będzie bardzo fajny dla takich skór, które macie wrażenie, że jeden krem posmarujemy i już tego kremu nie ma. Co ciekawe, możecie go spokojnie łączyć z kremem Daytime Hydration, tak? Czyli z kremem nawilżającym na dzień. Jeżeli wasza skóra jest bardzo wymagająca i nawet jak nałożycie ten jeden krem, jeszcze czujecie niedosyt, to możecie go zamknąć tą okluzją, czyli tym bogatym kremem łagodzącym. Właśnie przez to, że on ma jeszcze tą inulinę, ten prebiotyk, który wam wzmocni mikrobiom, to tak jakby nałożycie ten Daytime Hydration i zamkniecie to jeszcze okluzją, która pomoże jeszcze bardziej zadziałać tym składnikom aktywnym. No i teraz, moi drodzy, tutaj taki ciekawy ekstrakt, czyli ciekawy element, czyli olej z nasion pietruszki. Ja się bardzo cieszę, że są tutaj takie nieoklepane składniki w tych naszych składach, ponieważ bardzo dużo składników jest mega wartościowych, a my na nie w ogóle nie zwracamy uwagi, ponieważ bazujemy na tych takich sztampowych. Więc olej z nasion pietruszki. I tutaj ciekawostka. Olej z nasion pietruszki, od razu mówię, nie czuć tej pietruszki w tym kremie, wpływa przede wszystkim na koloryt, na ujednolicenie, również na elastyczność, tak? Jeżeli działa na elastyczność, no to co? Przeciwdziała starzeniu się. Pamiętajcie o tym, że jeżeli skóra jest odpowiednio nawilżona, to co? W momencie, kiedy my nią poruszamy, to ona wraca do siebie jak sprężynka, tak? I taka ciekawostka. Wszystkie, zarówno krem dzienny, moje drogie panie i panowie, zarówno ten krem bogaty łagodzący, jak i krem Nighttime Recovery, o którym za chwilkę powiem, możecie, jak aplikujecie sobie okolice twarzy, szyi i dekoltu, to tymi oparami możecie sobie delikatnie tutaj, oczywiście tak, żeby się nie dostać do worka spojówkowego,
Ja po tym kremie ceramidowym łagodzącym miałam niesamowicie mięciutką skórę pod oczami. Natomiast w przyszłym roku na pewno wypuścimy dla Was specjalnie dedykowany krem pod oczy. Dobrze, co jeszcze? Zawiera niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, co jest niezbędnym elementem dla prawidłowego funkcjonowania naszej skóry, jak również witaminy. Więc Wasze dłonie oddaje właśnie All Day Comfort. Tak jak powiedziałam, to może być krem dla skór, które mają problem z nawilżeniem w ciągu dnia, ale również to będzie bardzo aktywny krem, taka pierzynka. Zakodujcie sobie, że All Day Comfort, dlatego go też tak nazwałam Comfort, to jest pierzynka tutaj w naszej linii Skin Mission, taka, która ma Wam dać poczucie silnego nawilżenia i otulenia skóry. Zerkam sobie na czat. Jolu, który odpowiedni lepszy do wieku 50+? Powiedziałabym tak, wszystkie, tak? Dlatego, że one mają zupełnie inne działanie. Ten krem bogaty, ten krem łagodzący, moje drogie, on ma bardziej takie działanie otulające, nawilżające, wygładzające. Natomiast krem ceramidowy z kolei zawiera składniki, które będą bardzo aktywnie działać w naszej skórze. Więc powiedziałabym, że kolejna rzecz jest taka, że skóry 50 plus, skóry 40 plus to są takie skóry, które my z wiekiem zaczynamy, jakby nasza skóra z automatu zaczyna się robić coraz bardziej sucha. Tak więc takie skóry 50 plus czy 40 plus to są takie skóry, które potrzebują stałego nawilżenia, tak? Stałego dostarczania tych składników aktywnych i to wszystkich składników aktywnych. Tutaj Teresko, masz silne atopowe zapalenie skóry, masz 60 lat, wybierz sobie ten bogaty krem łagodzący. Zobaczcie, tutaj mamy nawet osobę w wieku 77 lat. Powiedziałabym teraz tak, jeżeli Wam mogę poradzić, bo zaraz będzie jeszcze jedna bomba atomowa, krem nocny. Powiedziałabym tak, jeżeli mamy tutaj do czynienia ze skórą atopową, tak? To jeżeli jest skóra atopowa, to ja bym tutaj skupiła się na początku na tym kremie, ponieważ skóra atopowa potrzebuje okluzji, tak? W preparatach do skóry atopowej bardzo często są właśnie oleje, bardzo często jest parafina, czyli okluzja ciągła, czyli coś, co zamyka tą skórę, nie daje właśnie uciec temu nawilżeniu z naskórka, więc powiedziałabym, że przy tej atopii jak najbardziej wybierz sobie ten krem właśnie bogaty, łagodzący All Day Comfort. Jeżeli mamy skórę 77, to tutaj możesz sobie zastosować to, co ja powiedziałam. Czyli możesz sobie jako pierwszą warstwę zaaplikować krem z ceramidami, Daytime Hydration, a jako drugi, żeby przykryć i wzmocnić jeszcze ten efekt, a potrzebujesz nawilżenia, możesz przykryć tym kremem bogatym. Brak literki w konopi? Dobra, dzięki. Właśnie, i tutaj jest Natalia, bardzo fajne pytanie zadałaś. Czy będzie dobre dla mężczyzn po goleniu? Bardzo, bardzo. I ja tutaj w ogóle panów, którzy są na tym webinarze z nami, ja was serdecznie, moi drodzy, też zachęcam do tego, żebyście mieli żel do mycia, żebyście sobie tonizowali tą skórę. I jeżeli chodzi o skórę męską, to ten krem All Day Comfort będzie świetny ze względu na to, że skóra męska ona jest grubsza, tak? Ona potrzebuje troszeczkę więcej, więc jak najbardziej po goleniu ten krem będzie bardzo fajny. A który lepiej wybrać dla 40 plus bez szczególnych problemów, tylko z chęcią wyglądania na 20? Dziewczyny, no taki jest generalnie tutaj plan, nie? Żeby sobie odjąć te 20 lat. Ja, tak jak zawsze mówię moim podopiecznym, i ja wam również tutaj w Willoway'u dobrze trafiłyście, ja się wam nie dam zestarzeć. I wierzcie mi, że każdy wiodący nurt nowych kosmetyków to jest też przede wszystkim anti-aging. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi do Dominika, no to powiem tak, kupujesz sobie ceramidowy, przykrywasz sobie bogatym, powiem tak, możesz sobie mieszać te kremy. Ja bardzo często je też mieszałam. Chciałam Wam też podpowiedzieć dzisiaj taką rzecz, moje drogie.
Zrobimy sobie o tym osobny webinar, o tym, jak funkcjonuje nasza skóra, jak obserwować tą skórę. Ja tu wszystko dla Was mam zaplanowane, natomiast zaspoileruję dzisiaj tak krótko, żeby Wam też coś podpowiedzieć, żebyście mogły sobie jak najbardziej korzystać z tych kosmetyków. Powiedziałabym tak, ja mam trzy te kremy, już niestety nie mam, ale miałam. I teraz w jaki sposób ja je stosowałam? Jeżeli na przykład przychodziłam do domu, robiłam sobie, oczyszczałam sobie skórę po całym dniu, no to nakładałam sobie ten krem ceramidowy, tak? A później na noc nocny. A jeżeli czułam na przykład rano, że ta skóra potrzebuje takiego nawilżenia, właśnie otulenia, to sobie nakładałam ten bogaty krem łagodzący. Więc powiedziałabym tak, komfort nakładacie w momencie, kiedy czujecie, że wasza skóra ma mało. Wtedy nakładacie sobie komfort, nie? Dobra, a wszystkie te składniki aktywne będą idealne właśnie dla takich skór. Dobra, teraz mamy tutaj jeszcze pytanie. W konopi mamy literkę, to wiemy. Który krem dla 13-latki? Użytkowniku, bo nie mam imienia, powiedziałabym tak. Jeżeli chodzi o osobę 13-letnią, to wszystko zależy od tego, jaka jest skóra. Jeżeli ta skóra jest sucha, pojawia się taka skórka, taki meszek właśnie z przesuszenia, to ten bogaty krem będzie bardzo, bardzo fajny. I jeszcze taka ciekawostka, widzicie, bo jeszcze przyszło mi to na myśl. Dzisiaj będziemy tu siedzieć do nocy, ale spoko, bo wszystkie ważne rzeczy wam przekażę. Ten krem jest niesamowicie wydajny. Ja całej pompki, on jest w Airlessie, ja całej pompki nie byłam w stanie zużyć na twarz, na dekolt i na szyję, więc dosłownie na twarz, moje drogie, dajecie połowę tej pompki, więc jeszcze dokładam do tego kolejną korzyść. Bardzo wydajny jest ten produkt, zresztą jak wszystkie nasze. Więc tutaj, jeżeli jest skóra sucha, to dla nastolatki jak najbardziej ten bogaty. Natomiast ceramidowy jest też na tyle delikatny, że może spokojnie sobie stosować. Tam nie ma żadnych przeciwzmarszczkowych, silnych składników aktywnych, więc spokojnie. A ten krem stosuję od dawna z serii liposomalny CBD. OK? Dobra. I co? Lecimy sobie dalej. Jak coś Wam się jeszcze przypomni, to dajcie mi koniecznie znać. I lecimy sobie teraz do kremu. Tutaj powiem tak, ten krem, dziewczyny i panowie, ja miałam wybrany i zatwierdzony jako pierwszy. To jest krem, który ja po pierwszej nocy z tym kremem zadzwoniłam do Krzysztofa i powiedziałam: Krzysztof, proszę cię, wpisz mi na listę ten krem. My go musimy mieć. Bez względu na wszystko, ja muszę mieć ten krem. I tutaj panowie, jak mnie oglądają, to pewnie się śmieją, bo ja cały czas mówiłam o tym kremie i cały czas 3 razy Krzysztofa się pytałam, czy rzeczywiście ten krem możemy wprowadzić do naszej oferty. Moje drogie panie, Nighttime Recovery, czyli intensywny krem naprawczy. I teraz, co tutaj mamy w tym kremie? To jest krem, zapamiętajcie sobie, czarne opakowanie. To jest połączenie ceramidów i peptydów. Mówiłam Wam wcześniej o tym, że mam swoje ulubione składniki aktywne, że mam takie składniki aktywne, które są dla mnie absolutnym must-have'em, które z roku na rok coraz bardziej doceniam i z roku na rok wiem, że muszą być w pielęgnacji skór 20+, 30+, 40+. Ceramidy już znacie. Tu akurat mamy ceramid NG. Ceramidów są różne typy, natomiast to jest bardzo, bardzo wartościowy ceramid. Czyli jest to składnik naszego cementu międzykomórkowego. Więc gdybyście miały sobie wyobrazić, co takie ceramidy robią, wyobraźcie sobie, że całą waszą skórę pokrywają cegiełki. I jest to niczym mur ochronny, który chroni waszą skórę przed tym, żeby była dobrze nawilżona, żeby nie było utraty nawilżenia z naskórka, żeby nie docierały w głąb skóry żadne składniki, żadne środowiskowe czynniki, żeby was nic nie podrażniało, żeby skóra się nie zaczerwieniała. I teraz właśnie te ceramidy, to są takie cegiełki tej naszej skóry. Niestety jest tak, że większość z nas tą skórę ma dziurawą. Te cegiełki, niektóre ich brakuje, my sobie nie zdajemy z tego sprawy i bardzo często właśnie takie skóry zaczynają mieć problemy. My w problemy skórne tutaj wchodzić nie będziemy, natomiast mogę powiedzieć, że ceramidy są jednym z najbardziej wartościowych składników, jeżeli chodzi o pielęgnację, dlatego jak widzicie, i w jednym, i w drugim naszym kremie one się znajdują.
Oczywiście co? Odbudowa bariery hydrolipidowej, tak? Właśnie przez zamurowanie z powrotem tych cegiełek. Odporność naszej skóry na czynniki zewnętrzne, czyli to, co Wam przed chwilką powiedziałam, tak? Jak te cegiełki wszystkie mamy na miejscu, to wszystko, co docierałoby do naszej skóry, czy promieniowanie, czy zanieczyszczenia, to wszystko się odbija od tego muru, przez co nasza skóra jest zdrowa, nic nie dostaje się, żadne podrażnienie nie dostaje się wewnątrz. Z doświadczenia mogę Wam powiedzieć, że ja, jako skin expert, każda z moich osób, które prowadzę, ma jakiś preparat z ceramidami, przynosi mi świetne efekty, dlatego ja też starałam się zrobić co? Starałam się przenieść tą moją wiedzę, to moje doświadczenie tych ponad 1000 podopiecznych, żeby właśnie wykorzystać to i dać Wam na start do domu takie produkty, które możecie sobie stosować z tymi składnikami. Więc tutaj ceramidy to jest absolutny must have. Elastyczność, nawilżenie, no i co? Spowolnienie pojawienia się pierwszych oznak starzenia. A o to przecież, moje panie, chodzi nam najbardziej. No, widzę, Dominika, że tutaj jesteś zadowolona i machasz, więc no, myślę, że tutaj każde panie się ze mną zgodzi, więc widzicie, ja tutaj na każdym etapie produkcji o was myślę. No i teraz, jak już mamy ceramidy, bo myślę, że tutaj już te ceramidy zaszczepiłam w was dzisiaj wystarczająco, no to takim kolejnym składnikiem aktywnym, który również no, nie ma opcji, żeby go nie było w mojej pielęgnacji, aczkolwiek żałuję, że nie wiedziałam o tym kilka lat temu, no kilkanaście, to są peptydy. I teraz, czym są peptydy? Peptydy to są tacy mali agenci, którzy przedostają się do naszej skóry i docierają do fabryk kolagenu elastyny, czyli fibroblastów, i mówią tym fibroblastom: halo, halo, nie śpimy, pracujemy, bo my chcemy wyglądać młodo, nie idziemy na żadną emeryturę, nie kończymy żadnej produkcji kolagenu i elastyny, tak? Peptydy wspomagają produkcję kolagenu, poprawiają jędrność skóry. To jest działanie długofalowe, ale niesamowicie. Zobaczycie, jakie są efekty, jak bardzo skóra po peptydach się napina, ujędrnia. No jest to coś niesamowitego. Tutaj mamy bardzo ciekawe dwa peptydy, bo mamy tetrapeptide jedynkę i tripeptide jedynkę, przepraszam, i tetrapeptide siódemkę. To są bardzo wartościowe peptydy. No i teraz one właśnie sprawiają, że cały czas ten nasz kolagen i ta nasza elastyna jest boostowane i tylko pukają: halo, halo, nie śpimy. Bo jak wiecie, moje drogie panie, po 25 roku życia ta produkcja kolagenu w naszej skórze jakby zaczyna spadać, więc my, jak się rodzimy, to tę bateryjkę kolagenu dostajemy naładowaną na 100%. A niestety po 25 roku życia, różnie niektóre źródła mówią, że po 21 nawet, ta bateryjka kolagenu zaczyna nam się rozładowywać, tak jak rozładowuje nam się telefon, bateria w telefonie. No i my musimy cały czas tej skórze przypominać, że nie, nie skóra, nie, 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 no way, my się nie starzejemy, my tutaj chcemy wyglądać pięknie. Więc dlatego tutaj marzyłam o tym, żebyśmy mieli ten krem, ponieważ dla mnie, biorąc pod uwagę skład, ten krem jest genialny. No i teraz, co tutaj jeszcze mamy więcej? Mamy, oprócz ceramidów i peptydu, mamy również niacynamid. Niacynamid, czyli forma witaminy B3. Niacynamid ma bardzo szerokie zastosowanie, ale jest to też bardzo często spotykany właśnie składnik kremów przeciwzmarszczkowych, czyli poprawa jędrności, poprawa napięcia. Niacynamid też odgrywa dużą rolę w przybarwieniach, w wyrównaniu koloru skóry, no ale również wpływa na poprawę struktury. Jak wiecie z wcześniejszych slajdów, też łagodzi podrażnienia. No i niacynamid też bardzo często jest spotykany w kremach bądź w cerach do skór trądzikowych. Pantenol i inulina, te elementy już znamy. Dodatkowo jeszcze tutaj mamy ekstrakt, mamy olej żożoba, który jest jednym z olejów bardzo cenionych, jeżeli właśnie chodzi o odbudowę skóry, tak, równowagę skóry. Niesamowicie fajnie on nawilża, ale to jest też taki olej, który reguluje wydzielanie sebum.
Olej ze słodkich migdałów z kolei to jest zmiękczanie, nawilżanie, wygładzanie, ponieważ jest on bogaty w bardzo cenne kwasy tłuszczowe. I teraz, moje drogie, jak już znamy skład niesamowity tego kremu, to chciałam Wam powiedzieć, że jest to krem, który bardzo delikatnie pachnie. Jest to krem, który ma bardzo delikatną konsystencję, taką powiedziałabym śmietankowo-kremową, przez co jest bardzo wydajny, bardzo ładnie się rozprowadza na skórze. I tak jak powiedziałam, po tym jak powąchałam ten krem, po tym jak zobaczyłam konsystencję, to sobie myślę, kurczę, no skład fajny, ale jakiś taki lejący ten krem, mówię, jakiś taki, a no dobra, posmaruję się. Moje drogie panie, przeważnie jest tak, że jak rano wstajemy, to już nie czuć tych kosmetyków, one się szybko wchłaniają. Natomiast moja skóra była od pierwszej nocy tak pięknie wygładzona, że no ja zapragnęłam ten krem tutaj umieścić w naszej linii Skin Mission i ja mam nadzieję, że on będzie naszym bestsellerem, bo no jego działanie jest naprawdę nieocenione. Będziecie bardzo zadowolone. Czekam z niecierpliwością, aż też zaczniecie go stosować i mówię przede wszystkim, tutaj macie silne działanie właśnie ujędrniające, więc ten krem, tak jak również krem ceramidowy na dzień, to są takie dwa kremy, które są właśnie dedykowane skórom, które potrzebują nawilżenia, które potrzebują ujędrnienia, napięcia, no więc wszystkie skóry powiedziałabym 30 plus. Co jest jeszcze ważne? Chciałam Wam też przypomnieć, moje drogie panie i panowie, że te kremy, ten czarny oraz biały ceramidowy, daytime i nighttime, macie w czwartym miesiącu Willow Welcome. To są bardzo dobrej jakości kremy i też fajnie jakby dążyć sobie do tego czwartego miesiąca, żeby ten krem sobie mieć za tą symboliczną kwotę. Dobrze. Myślę, że to powiedziałam wyczerpująco, bo nie ma żadnego pytania. Są tylko dwa. Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, to są fajne właśnie pytania. Co wybrać i tak dalej, i tak dalej. Ja już rozsyłam informacje o tych produktach na lewo, prawo. Rozsyłaj, Dominika, bo proszę Was, ale ja jestem się troszkę. Tyle mam do powiedzenia, a mój aparat głosu, aparat mowy mi odmawia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jakie są ceny tych kremów? Ceny możesz sobie sprawdzić na naszej stronie Willoway. Oczywiście po zalogowaniu, jeżeli tutaj jesteś naszym klientem, to masz minus 10%. I teraz poczekajcie, bo mi się tu nie chce przewinąć. Dominika, jakby ktoś mógł sobie pozwolić tylko na trzy kremy na początek, albo ten na noc, albo któryś na dzień, to jaki rekomendujesz jako pierwszy zakup? Po jakim będzie największy efekt wow? Po każdym. To jest ciężkie pytanie, naprawdę, ponieważ myślę, że każda skóra na jeden krem miałaś na myśli, tak? Aha, z tych trzech jak na jeden, okej. Okay. Dobra, wiesz co, powiedziałabym tak, gdybym z tych trzech kremów miała wybrać jeden, ja teraz po tych testach, no to ja bym wybrała Nighttime Recovery. Nie? Nighttime Recovery. Natomiast, wiesz co, powiedziałabym jeszcze inaczej. Podpowiem Wam jeszcze inaczej, jeszcze bardziej Wam pomogę. Jeżeli ktoś ma skórę normalną, nie? Albo zobaczcie, na przykład kończycie sobie jakiś krem swój dzienny, a nie macie kremu nocnego, no to już możecie sobie kupić Nighttime Recovery. Jeżeli nie macie żadnego, to powiedziałabym tak. Krem nawilżający odżywczy będzie bardzo fajnie nawilżać Wam skórę, tak samo jak ten krem czarny. Natomiast ten krem jest kołderką. On jest bardzo odżywczy, on jest bardzo nawilżający. Dominika, pomogłam trochę? Okej, dobra. No to lecimy sobie dalej. Natomiast dziewczyny, zapamiętajcie sobie, głównie tutaj kieruję to do pań. To jest krem, który naprawdę robi efekt wow. Ten i ten biały to naprawdę jest rewelacja.
Zresztą no, ja się rozpływam nad wszystkim, bo wiem, jak każdy z nich działa. Dobra, no to teraz co? Rozgrzewamy się i przechodzimy do kolejnych naszych dwóch perełek. Ja tutaj pozwoliłam sobie umieścić dużo informacji na tych slajdach, natomiast, tak jak powiedziałam, bardzo dużo rzeczy chciałabym Wam przekazać. Wiem, że też notujecie. Mamy tutaj te dwa sera też są niesamowite. I też jak zobaczyłam tą propozycję właśnie tego serum kolagenowego, no to stwierdziłam, że też absolutnie ten kosmetyk musimy mieć u siebie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj w tym kosmetyku dzieje się coś, co bardzo rzadko dzieje się w kosmetykach. Jak wiecie, preparatów kolagenowych mamy na rynku zatrzęsienie. Każda osoba przekonuje nas o tym, że jej kolagen jest najlepszy danej marki. Natomiast chciałabym tutaj powiedzieć o tym, że w naszym serum ujędrniającym, przeciwstarzeniowym, kolagen, moi drodzy, jest na pierwszym miejscu w składzie. Jest to bardzo silnie stężony kolagen rybi, hydrat. I nie ukrywam, że jak zobaczyłam ten skład, 3 razy pytałam się, czy rzeczywiście ten kolagen jest w dobrym miejscu. Więc tak jak wiecie, dopiero później jest woda, więc sobie wyobraźcie, znacie zasady działania składów, nie? To, co jest zawsze u góry, tego stężenie jest największe. Więc jak ja zobaczyłam, że kolagen jest jako pierwszy, to mówię, wow! Czegoś takiego nigdy nie widziałam. Więc teraz oprócz tego kolagenu, moi drodzy, kolagen jest białkiem strukturalnym. My jesteśmy zanurzeni cali w kolagenie. Kolagen z greckiego kolagenu, czyli klej rodny, to jest właśnie taki klej, który trzyma całych nas w ryzach, tak? Niestety, tak jak wcześniej powiedziałam, z wiekiem tego kolagenu nam zaczyna brakować. No i zachodzą różne procesy w naszej skórze, no niestety negatywne, które nam się nie podobają. Więc czym jest kolagen? Kolagen przede wszystkim pomaga nam w poprawie elastyczności skóry i w redukcji zmarszczek. Drugim, jakby siostrą kolagenu, powiedziałabym taką parą nierozerwalną, jest elastyna. Bo nie wiem, czy wiecie, ale kolagen z elastyną tworzą taką siateczkę, tak? Kolagen, elastyna, włókna w ten sposób, które się układają. I to jest siateczka, która właśnie trzyma nas w ryzach, trzyma naszą skórę, żeby była napięta, żeby była jędrna. I teraz elastyna, jak sama nazwa wskazuje, odpowiada za elastyczność, za sprężystość też tych włókien kolagenowych. I tutaj jest taka bardzo ważna informacja. My tą elastynę mamy jeszcze dodatkowo w formie hydrolizowanej. Dlaczego? Została ona sprowadzona do jak najmniejszej cząsteczki, właśnie po to, żeby jeszcze lepiej działać w kwestii nawilżania, odbudowywania i ujędrniania naszej skóry. Więc tutaj, tak jak widzicie, mamy dwa podstawowe składniki, które są na początku składu. Więc bogactwo kolagenu i elastyny. Co mamy dalej? Zobaczcie. Dalej mamy hialuronian sodu. Co to jest hialuronian sodu? To jest silny nawilżacz. My również w naszej skórze mamy kwas hialuronowy, który naturalnie produkujemy, który właśnie odpowiada za jej nawilżenie, napięcie i również to jest składnik aktywny, niestety, który nie jest nam dany na zawsze. I on również zanika, przez co, tak jak powiedziałam wcześniej, nasza skóra z czasem. Ona nie jest coraz lepiej nawilżona i w coraz lepszym stanie, tylko ona jest jakby robi się coraz bardziej sucha. Więc tutaj hialuronian sodu, który jest również zaraz za kolagenem, elastyną w składzie, to silny nawilżacz, który bardzo często się właśnie mówi, dlatego to napisałam, który przyciąga wodę, tak? Zatrzymuje ją w naskórku, przez co poprawia jej nawilżenie. Kolejnymi elementami, które tutaj mamy, również takimi ciekawymi z perspektywy składu, to jest ekstrakt z alg morskich. Algi morskie, myślę, że jak pomyślicie o jakiejś maseczce algowej, jak pomyślicie o jakichś zabiegach algowych, tak, no to co, z czym wam się to kojarzy? Z minerałami, tak, z bogactwem składników odżywczych, przeciwutleniaczy. Więc tutaj również mamy element algi morskiej. Mamy ekstrakt z orchidei.
który z kolei działa przeciw, utleniająco i nawilżająco na naszą skórę. Jest również lecytyna. I lecytyna to jest właśnie substancja lipidowa, która również będzie wspierać odpowiednie nawilżenie skóry, przez co skóra będzie elastyczna. Jest jeszcze kropelka skwalanu. Skwalan z kolei to jest bardzo wartościowy element odbudowujący naszą skórę, też działający silnie przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, wygładzający naszą skórę, zmiękczająco, więc no myślę, że tutaj nic nie trzeba dodawać do tego serum. Niepozorna mała buteleczka, ale każda kropla, moje drogie panie, tutaj panowie, jest naszpikowana naprawdę bogactwem rewelacyjnych składników aktywnych. Powiedziałabym, że ten skład to jest taki dream skład, nie? Czyli po prostu skład idealny. Nic tu już lepszego w tą buteleczkę nie można było dać. Jeżeli chodzi o konsystencję, to jest to taka forma śmietanki, takiego mleczka, przez co jest bardzo wydajne, bo wystarczy, że troszeczkę tego dodacie, o bardzo subtelnym zapachu. My też dbamy o to, żeby te zapachy nie były intensywne, bo intensywne zapachy bardzo często mogą podrażniać skórę, no a tego byśmy nie chcieli, więc to serum ma bardzo delikatną konsystencję, bardzo delikatny zapach, jest bardzo wydajne i bardzo fajnie się układa na skórze. Ja go właśnie bardzo często stosowałam po tej mgiełce. Więc mgiełka, Supreme Collagen i wybrany krem, powiem Wam, dziewczyny, przesztos. Dobrze, mamy tutaj jakieś pytanka. Już odpowiadam na pytanko. Używać go 365 w roku powinno się. Wiesz co, Dominika, wydaje mi się, ja sobie go zastosowałam jako serum nocne. No nie? Więc możesz sobie go stosować na przykład jako serum nocne, a na przykład kwas hialuronowy, który będzie za chwilkę, możesz stosować jako serum dzienne. Jeżeli chodzi o 365 dni w roku, 365 dni w roku, to jest też, moje drogie, tak, że jeżeli chodzi o działanie składników, działanie kosmetyków, to wszystko zależy od tego, jaki my mamy próg startowy, czy mamy 20, 30, 40 lat, nie? Jeżeli mamy 20 lat, to wiadomo, że takiego serum używamy sobie, nie wiem, co którąś noc, tak? Jeżeli mamy 30, no to już takie serum robi się obowiązkowe. Przepraszam, jeżeli mamy 40, 50, no to Dominika, masz rację, może być nawet 2 razy dziennie. Nie, ale tutaj chodzi mi o samo, żebyście, bo też cały czas chcę Wam przekazać, jak sobie skomponować te elementy. Myślę, że biorąc pod uwagę też, co tutaj macie, jeżeli chodzi właśnie o skwalan, jeżeli chodzi o te ekstrakty, skwalan właśnie będzie tą skórę tak otulać, tak troszeczkę robić ją, troszeczkę jakby działać jakby oleiście, więc ja myślę, że ten kolagen, jeżeli mogę Wam coś doradzić, to myślę, że to będzie świetne serum nocne. No nie? W jakiej kolejności stosować produkty? Tonik, mgiełka, serum, kremy, kolagen, pozostałe, które będziesz omawiać. Dorotko, no co, tonik, tak, po toniku możesz sobie dać mgiełkę, po mgiełce może być serum, a na serum nakładamy krem, nie? Serum mam tutaj na myśli albo to ujędrniające serum, albo mam na myśli drugie hialuronowe, o którym za chwilkę powiemy. Czekajcie, jeszcze hydrat, no. Okej, okay. A dla cer przetłuszczających się? Dla cer przetłuszczających się? Musiałabyś sobie spróbować, jak będziesz się czuła z tym serum. Jako nocne jak najbardziej, ponieważ ono jest lekkie, więc na pewno tutaj nic się nie stanie. Dobra, kremy mamy przerobione. Okej, okay. Dobra. Więc tutaj, jeżeli chodzi o to ujędrniające serum przeciwstarzeniowe, myślę, że ono szybko zniknie ze sklepu, bo no jest naprawdę, produkt jest, powiedziałabym, genialny. Dobrze. No i teraz co, dla kogo? To już żeśmy sobie tutaj omówili. No i teraz mamy drugą perełkę, czyli mamy drugą czarną buteleczkę, Power Hyaluron.
Ja też nie wiem, czy zwracacie uwagę, być może nie zwracacie, być może jest to dla Was normalne, natomiast ja też dużą wagę przykładałam do nazw tych produktów. Dlaczego nazwałam Scissors Supreme? Supreme to jest najlepszy, tak? Najbardziej wartościowy, więc dlatego też ten kolagen ma taką nazwę. Kolejny serum to jest Power Hyaluron i tutaj też nie bez powodu to serum barierowe, przeciwstarzeniowe ma taką nazwę, ponieważ no, jest to Power Hyaluron. Jest tutaj moc kwasu hyaluronowego w trzech postaciach. Znajdziecie tutaj ogólnie kwas hialuronowy, tak jak wcześniej mówiłyśmy, no z czym nam się kojarzy, właśnie z nawodnieniem, z napięciem, z wygładzeniem, tak? Tutaj, jeżeli chodzi o ten kwas hialuronowy, który występuje w formach trzech, właśnie głównie tego kwasu hialuronowego, no to jest składnik o potężnym działaniu nawilżającym, także tutaj będziemy mówiły o silnym działaniu nawilżającym i poprawie przede wszystkim elastyczności skóry. Zwróćcie, moje drogie panie, bo tutaj wy pewnie jesteście bardziej zapoznane z tymi składnikami aktywnymi, zwróćcie uwagę, na czym bazują wszystkie zabiegi kosmetyczne, które polegają na rewitalizacji skóry, na ujędrnieniu skóry. Jakim elementem głównym, wiodącym zawsze posługują się panie w gabinecie? Kwasem hialuronowym, nie? Więc tutaj mamy kwas hialuronowy, mamy hialuronian sodu, który również pełni funkcję nawilżającą, poprawiającą kondycję skóry. Fosfolipidy, bardzo ważny składnik wspomagający dalej nawilżanie i poprawia kondycję skóry. Tutaj mamy tokoferol, tak? Czyli formy witaminy E. Już wcześniej była witamina E, znowu tutaj powraca, tak? Czyli znowu działanie antyoksydacyjne, przeciwutleniające, chroniące naszą skórę przed czynnikami zewnętrznymi. I spójrzcie, ile mamy tutaj ekstraktów. Mamy ekstrakt z maliny, który również działa przeciwutleniająco, nawilżająco. Mamy ekstrakt z truskawki, bogaty w witaminy, przeciwutleniacze. Mamy ekstrakt z kiwi, znowu witaminy, składniki odżywcze. Ekstrakt z jabłka, nawilżający, przeciwutleniający. Brzoskwinia, ogórek, łagodzący, nawilżający. Zwróćcie uwagę na kompozycję składu tego serum. Oprócz tego, że daje Wam dużą dawkę właśnie nawilżenia, to macie mnóstwo bardzo wartościowych ekstraktów. I znowu, powiedzcie mi, kiedy widziałyście ekstrakt z kiwi, ekstrakt z jabłka, tak? A są to niesamowicie ekstrakt z malin. Maliny działają bardzo silnie też przeciwzmarszczkowo. Olejek z malin, tak? To są bardzo wartościowe składniki. Więc to serum, ono na pewno będzie troszeczkę lżejsze, ono będzie wodno, ono będzie takie bardziej żelowe, tak? Więc to serum możecie sobie na przykład stosować na dzień, nie? Więc na dzień pod krem, żeby dostarczyć jeszcze większego nawilżenia, możecie stosować to serum hialuronowe z ekstraktami, a na noc. Tak, już zasadniczo, jak idziemy odpoczywać, jak ta skóra się regeneruje i każdą kropelkę chłonie, to stosujemy sobie Supreme Collagen. Więc to też absolutnie jest moja perełka. Który krem, Maria, do cery przetłuszczającej się? Zacznij sobie od Daytime Hydration, od tego kremu ceramidowego. Barierowe serum wczoraj nie było. Jeszcze wiem, że tutaj panowie mieli sprawdzić i miało go zostać dodane na sklep. Ok. Więc te dwie czarne buteleczki, myślę, że razem z kremami to będzie wasz pierwszy wybór. Więc tutaj dla każdego rodzaju skóry normalnej, suchej, odwodnionej, słabo napiętej, wymagającej ujędrnienia. Ale to też jest takie bardzo fajne serum lekkie dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z pielęgnacją. Więc też jakieś tutaj młode panie 20 plus, to też jest bardzo, bardzo, bardzo fajny serum dla Was. Okej, dobrze. Zakończyliśmy tą część, jeżeli chodzi o pielęgnację naszej twarzy, ale chciałabym jeszcze nadmienić o kilku produktach, które znajdziecie do włosów i do ciała. Pierwszy z nich to szampon zapobiegający wypadaniu włosów. Tak jak ja wczoraj mówiłam, tutaj, jeżeli chodzi o to wypadanie włosów, jest teraz po pierwsze sezon.
Bardzo często włosy nam lecą jesień, zima. Po drugie, bardzo dużo osób skarży się ze względów na stres, ze względu na brak posiadania odpowiedniej diety, braku witamin, makroelementów. Bardzo dużo osób się właśnie skarży na wypadanie włosów i teraz jak przeglądam internet, to większość trychologów zwraca na to uwagę, poleca jakieś różne preparaty. Też widzę, że coraz więcej reklam, które są właśnie dotyczą wypadania włosów. Więc powiem tak, testowałam różne szampony, bo szampony miałam do wyboru trzy. Natomiast ten szampon jakby zrobił na mnie największe wrażenie. Włosy były po nim, powiedziałabym, najlepsze. No a do tego sama się borykam właśnie z problemem wypadających, przerzedzonych włosów. Więc jak przyjrzałam sobie, jaki ten szampon ma skład, jak również odżywka, o której zaraz powiem, no to stwierdziłam, że to będzie też coś, co może Was wspierać, co może poprawić kondycję Waszych włosów. Dlatego też trafia tutaj do nas Intensive Revive Shampoo, czyli szampon zapobiegający wypadaniu włosów. Tutaj jest bogactwo ekstraktów, tak? Jak damy sobie składniki aktywne, które potrzebne nam są do wzmacniania włosa, żeby dostarczyć budulca, no to przede wszystkim tak, mamy ekstrakt z nasion kozieradki. Myślę, że tutaj kozieradki nie trzeba przedstawiać. Ona przede wszystkim wspomaga kondycję skóry, również włosa.